Okej. To chyba będzie 100 zł. Dokładnie tak, witam serdecznie moi kochani, ja jestem Poczciwy Krzychu, witam na moim kanale w dniu dzisiejszym. Będziemy dawać ekipowiczom niecodzienne wyzwanie, ponieważ będą mieli za zadanie zgadnąć, jaki smak lodów koral w aktualnym momencie spożywają. Jak widzicie, przed nami jest tutaj 17 różnych papierków, do nich przypisane są różne cyfry, a do tych cyfr przypisane są różne kwoty. Jak widzicie, mamy tutaj przeróżne lody koral. Większość z nich znajduje się u nas w lodówce, ale niektóre są totalnymi nowościami i są to lody, których ekipowicze mogą nie znać. Jak widzicie, na moim talerzu jest również pewna sumka pieniędzy, która zostanie ładnie rozdana w zamian za to, jak ktoś odgadnie po prostu smak. Także moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcineczków, może takich, może innych, zostawiajcie łapę w górę, subskrypcję, jak jeszcze tego nie zrobiliście. No i oczywiście przyjemny komentarzyk, jak to zwykle. Za chwilkę przyniosę moją zarąbistą taką lodóweczkę przenośną, bym powiedział, w której są schowane wszystkie lody, każdy lód po jednej sztuce. Będziemy je po prostu kroić, rzucać na talerzyk i nasz uczestnik będzie próbował. Życzymy im oczywiście powodzenia. Mam nadzieję, że wygrają dużo pieniędzy, że zgadną wszystkie smaki. No i tyle. Czekamy na pierwszego osobnika, który będzie Weronika. No to co? Witamy serdecznie. Pierwszą uczestniczkę z nami jest Weronika. Weronika będzie zgadywać na ślepo smaki lodów koral. O, jest. Możesz sobie założyć opaskę. Ja w tym czasie... Albo dobra, zanim pójdę po lody, załóż sobie opaskę. Tak. Musisz wybrać 5 cyferek. 5 ma być git. Oby był świderek, śnieżynka. Od 1 do 17. 5 cyferek. Oś kurde, dobra, 7 do 17. 1. Dobra. 17. Dobra. 5. Okej. 1, 17, 5. 3. Tak. I 7. Dobra, mam tutaj przed 5 cyferek. 1, 17, 5, 3 i 7. Idę po lody. Przygotujemy po kolei i dobra, zobaczymy, czy zgadniesz. Dobra. Mogę ci powiedzieć, że jedno, jak zgadniesz, to będziesz bogata, ale nie wiem, czy zgadniesz. Dobra. Zaraz. Pierwszy lodzik jest taki. Dobra. Przed tobą jest łyżeczka na łyżeczce. Tutaj, czekaj. Nie, tu masz, czekaj. O, tu. O, dobra, dobra. Uważaj, bo żeby ci nie spadło. Okej. Okay. Co? Aha, to już jest lód. Tak, jest. Okej, dobra. A? Mogę spróbować? Tak, możesz spróbować, zobaczymy, czy zgadniesz. Jaki to lód? Ja już wiem sobie go, jest bardzo dobry. Pierwszy po lewie, to znaczy, że Grant. No. Ale czekolada i polewa czekoladowa, to są orzeszki? Nie ma. Grant już czekoladowy? Brawo, pierwszy jest dla ciebie. Nie powiem ci jeszcze, ile pod nim było pieniędzy, ale teraz będzie mocny temat. Jak zgadniesz, jesteś mistrzynią. Proszę bardzo. Dobra, dzięki. Jest to drugi. Lodzik. Już czuję. Kocham ten lód. A muszę powiedzieć smak? No, to mogę powiedzieć kolor. Może być kolor. Zielony świderek. Tak jest, brawo. Uwielbiam ten lód. Śmiesznie dobrałaś tutaj. No dobra, lecimy dalej. Kolejny lodzik, robimy unboxing. A wiesz, dlaczego wiedziałam, że to zielony świderek? Czemu? Bo to jest mój ulubiony smak świderka. I jeszcze ten czerwony lubię bardzo. I jadłam go wczoraj. To możliwe, że jeszcze się tutaj zaskoczymy. Pozytywnie, mam nadzieję. No tutaj będzie tak ciekawie, proszę. Dobra, okej. Dobra, lecisz. Trzeci lód. Dobra, moje pierwsze obstrzelenie to jest, że to jest orzeszek. No. Aha, bo tam jest ta polewa. No, jest. W środku jest. Coś tam może być w środku. No, to też może być dobra podpowiedź w ogóle, ta polewa w środku, bo ona jest taka, no, charakterystyczna. Taka mała podpowiedź do ciebie. On jest po prostu z naszej lodówki. Bywał sobie tam. Bywał. Zależy, kto jadł i ile jadł. Czekoladowy, śmietankowy i truskawkowy. I właśnie nie wiem, czy to jest śmietanka. Na pewno nie truskawka. Albo śmietanka z tą polewą czekoladową w środku, albo czekolada z polewą czekoladową w środku. Bo ta polewa jest mega intensywna i mi troszeczkę zaburzyła smaki. Ale... No, dobra. Obstawiam, że to śmietanka. Dam ci tak z wierzchu, żeby nie było tej polewy w środku. Może, okay. Może to ci troszeczkę, wiesz. Dobra. Może to ci troszeczkę pomoże. Bo może faktycznie ta w środku polewa może być myląca, dlatego zobaczmy, jak teraz, jaka będzie teraz twoja odpowiedź. Czekoladowy. Rożek czekoladowy. No. Brawo! Tak jest, dobra. I przed tobą są dwie mocne propozycje. Mhm. A, powiem ci. Jeżeli zgadniesz obydwa, łącznie możesz 650 zł ogarnąć. Tylko za te dwa. W przypadku tego loda, który będzie teraz, będziesz musiała
powiedzieć akurat smak. Nie może być kolor, bo kolor jest może nie mylący, ale podobny do innego. Dobra. I trzeba będzie tutaj odgadnąć po prostu smak. Jest śmieszna sytuacja, bo Koral wydał lody o identycznym smaku w dwóch różnych opakowaniach z napisanym, że są jakby nieważne. Po prostu zasmakuj i powiedz na co. Jaki smak? Jaki jest smak? Musisz powiedzieć dokładnie tak, jak jest napisane tutaj na opakowaniu. Kurczę, to jest ten czerwony. To jest czerwony świderek. Kurczę. Na pewno? Nie? No nie wiem, znaczy, no musisz powiedzieć, tylko się upewniam. Czyli, znaczy, pytam się, czy jesteś pewna. Tak. No to niestety tutaj się pomyliłaś, ale powiem ci, że... Znaczy, zobaczysz za chwilkę, o co chodzi. Dobra. Co? No. Nie jest to czerwony świderek? Nie, i co, powiem ci śmieszniej. Dobra, powiem ci od razu, to jest zielony i ty go już jadłaś. Tylko, że on jest w nowym opakowaniu, jest napisany jako tropikalny. Ale smakuje inaczej. To jest lód za grube siano. Ale musisz powiedzieć, co to za lód? Po prostu jest, no jest tutaj charakterystyczny napis ewidentnie na tym papierku. I trzeba ten napis powiedzieć. Wiem. Wiesz? To jest taki biało-czerwony? No. Czy nie? No. Czekajcie. Może jest, no. Akurat tutaj nie ważny jest kolor, ale ważne jest to, co jest jakby... Nie wiem, jak to da. Jak, nie wiem, no, jak to jest. To jest taka łapka? Czy nie? No. Czekaj. Może, nie wiem, to jest może seria wzorowana na czymś. Tak. To jest wzorowana seria na czymś i musisz powiedzieć jakby na czym. Na czym wzorowana jest seria tych lodów. Na pewno to jest ta śmietanka z truskaweczką. Bo rodzice mi mówili, że to jest ten taki smak, który był za ich dzieciństwa właśnie. Były takie lody śmietankowo-truskawkowe, takie na patyku też. Kurczę, zarobiście jakbyś zgadła i ogólnie dam ci mam podpowiedź. Nie wiem, o ile będzie dla ciebie wartościowa, ale żeby powiedział mi, że te lody wyszły równo z lodami ekipy jakby. Znaczy w tym samym czasie chyba. No. Tylko nie wiem, czy one były wcześniej chyba, nie? Mnie się wydaje, że właśnie pierwsze reklamy tych lodów się pojawiły wtedy, co reklamy lodów ekipy. Tak? No, to nie wiem. Królik. Nie, niestety nie. Kurde, co? Możesz zdjąć. Ja jeszcze jestem tutaj wszystkie szczegóły. No, wszystkie szczegóły. A psi patrol. O kurde, moja siostra teraz nie będzie za mnie. A teraz patrz to. Świderek. Tropikalny. Co? A jest siderek normalny, zielony, który wygląda tak jak ten. No. I smakuje identycznie. A jest jabłkowy chyba. No, jest taki właśnie. Taki a ten jest tropikalny. Ale udało ci się te trzy zgarnąć, więc 150 dla ciebie. Dobrze, dziękuję ci bardzo, Krzysiu. Jeden. Wszyscy wybierają jeden. Siedem. Dobra. 13. Tak. 17. No. I 3. Dobra. Jaką stówkę też muszę wygrać, żeby do skarbonki było? Bo odkładam zawsze z odcinku do skarbonki. Myślę, że stóweczkę jesteś w stanie wyciągnąć bez problemu. Dobra, lecimy. Przed tobą jest taczuszka, na taczuszce jest łyżeczkę, czekaj. Daj ci do... O, tutaj. No. I mam na łyżeczce, tak? Tak, masz na łyżeczce, on jest wycięty tak, żeby zawierał jak najwięcej tego, co ma w środku. Czyli żebyś miał jak najprościej do odgadnięcia. Śmietankowy, ale też owocowy. Czy to będzie jakaś jagoda? Jakaś nie, ale bateria? Trzymaj, bo na tackę dałem ci teraz, na tackę dałem ci całego loda, bo to jest ważne jakby, bo jego faktura też jest istotna. Tutaj możesz sobie go wziąć, tutaj masz, o, czekaj. I sobie go teraz wiesz, tak jakbyś ja normalnie... Kurwa, dobra, ty. To jest świderek. No, tylko możesz powiedzieć w sumie kolor, bo Weronika zgadywała kolor, więc możesz sobie powiedzieć, jaki to jest kolor świderka. Pomarańczowy? Niestety, nie! No nie wiem, nie czuję w ogóle smaku tego. Zielony. O, śnieg będzie zielony na początku, ale to myślę, k***a, w sumie nie wiem. Trzymaj, kolejny lodzik z patyczkiem jest, ponieważ już był używany. No, tu masz. Ale sobie uwaliłem twarz. Ej, to jest grant czekoladowy. Dobrze, szybki strzał, elegancko. Dobra. A jaki to numer? To jest numer 7. Nie pokazywałeś. 7. Gdzie jest to? A jaki smak? Jaki kolor? Pomarańczowy. Dobra, jeszcze jeden strzał. Dobra, czerwony. Zielony! Świderek, no bo Koral zrobił dwa lody w tym samym kolorze, tylko i w innych opakowaniach. I wiesz, na jednym jest napisane tropikalny, a na drugi jest po prostu zielony. I okazało się, że ja myślę, że są dwa różne smaki, a są takie same. I ty wybrałeś akurat, i ty akurat wybrałeś ten, który jest, wiesz, ten sam smak. I cyk. I cyk. Dobrze rozpoznać kształt, dobrze rozpoznać fakturę, dobrze rozpoznać smak wewnątrz. To wszystko jest istotne. A im zimno zęby. Raża śmietankowy. Bardzo dobrze! Nieomylnie. Jest twój. Tutaj nie będzie ważny, nie będzie ważny aż tak smak tego loda. Serio? A bardziej, trzymaj całego masz na patyczku. Nie będzie ważny jego smak, a bardziej będzie ważne jakby taka seria. Są różne kolaboracje lodów z bajkami, nie tylko.
I tutaj właśnie trzeba podać. Co to za lód z jakiej bajki? Ale jednak tutaj, no wiesz, smaki, wiesz, są różne lody, które mają takie same smaki, ale na przykład inny kształt, nie? A tutaj jednak jest, ten lód jest wyjątkowy. Krzysiu, co ty mi dajesz do lodu do próbowania? Ja muszę jeszcze odgadnąć, z jakiej on był bajki, no. Jedząc go? No. Jak zgadniesz smak, to dam ci 1/5 z wygranej strony. Jedną piątą? No bo to jest dużo siana jest za ten lód, jest dużo siana. To jest taki, wiesz, taki... Wydaje mi się, że ma truskawkowy smak trochę, tak? No. Ma dwa smaki. Jak powiesz no to... jakie, ale takie musisz, wiesz, powiedzieć, to jest smak taki i taki, a nie, że może to jest taki, może taki, wiesz, z pewnością, nie? Jagoda, blueberry. Z czymś fajnym. Może jakiś granat? Nie, aż tak, aż a tak. A truskawka? No jest truskawka, no. No. Bardzo tutaj jagodowo jest w tym, bardzo takie, takie, tu są jagodowe owoce, nie? Tak czuję, że one tutaj są. No niestety, jest to wanilia, truskawka. Truskawka, wanilia, o. Ale jest ale, to... Ale, słuchaj, to jest kolaboracja wiesz czym? Z czym? Kurewną ścieżką. Nie, z psim patrolem. Dobra, to wszystko. Nie do zgadnięcia, ale 500 popiło za tego loda. Krzychu, czy ty sobie żarty robisz? Dobra, słuchaj, dawaj to. Powiem ci tak, nie widzisz, ale wygrałeś 100 do skarbonki. No i git. A kurde. O to mi chodziło, o to mi chodziło. No i git, dwa lodziki zgadnięte, koral, rożek śmietankowy i o. Grant czekoladowy. Jestem troszeczkę w innym ubraniu, ponieważ iż nagrywamy to tak z 4 godziny później, ponieważ tak było wygodniej. Jeden. Każda osoba wybiera jeden. Wszyscy, a chciałam dwa, ale stwierdziłam, że wszyscy pewnie wzięli dwa, więc... Wszyscy, którzy byli, brali jeden, dobra. No to weźmy 17. Co? Też! Każdy! Serio? Każda jedna osoba... O nie, Marta, nie możesz tu patrzeć. Każda jedna osoba bierze 1 i 17. To 6, 10. Dobra. I 13. 13. Wszystkie. 5. Wszystkie, nie? No dobra, dobra, no to mamy. Ale czekaj, ale ten pierwszy to będzie ten sam, co wszyscy mieli? No, wszyscy mieli. To ja muszę zmienić, bo ja byłam przy tym, jak Weronika zgadzała. Aha, no to dobra, no to musi zmienić. To ja wiem, jak to był. No to zmienię jedyneczkę na coś innego. Resztę nie wiem, ale ten, no to weźmy jeszcze... Do ile tam było? Do 17. 17 już nie ma. To 15. 15. O, i bardzo fajnie, dobra. No to co? Zaczynamy, no po kolejce polecimy. O, dam ci do rączki, dobra? A to już jest ten luz, tak? Tak. Pierwszy lodzik. Tylko czy śmietankowe? Mhm. Nie, śmietankowa kostka śnieżna. Dobrze. Jest, dobra. Dobra, już jestem zadowolona. Jedno już masz. Mogę dalej. A mam tutaj bardzo dobry taki lodzik. Taki wielki kawał? Możesz mniejszy sobie u tego tacie wygryźć albo coś. A wiem co to jest. To jest solo? No, a jaki kolor? Znaczy kolor, smak. O kurde. Smak albo kolor, w sumie, bo kolory są bardzo przypisane do smaku, więc... Cytrynowy. No nie. Nie. Ale jestem dobry, dam ci jeszcze jedną szansę. Jezu, nie mam pojęcia. A jakie znasz solo, jakie są? Kurczę, ten jest taki chyba... No nie jest taki najczęściej chyba spotykany w sklepach, tak mi się wydaje. To jest ciekawe, ja jak jeszcze zmurcik zrobimy sobie później, to Jojo da mi, nie wiem, 5 losowych lodów i ja spróbuję właśnie sobie je odgadnąć, zobaczymy czy faktycznie, bo jak się nie widzi, to trąba dobrze mówił, jak się nie widzi, to się, jakby jak widzisz loda, to się nastawiasz, bo wiesz jak on może smakować, jak będzie smakował. No. A tutaj tego nie widać. Nie, no nie wiem, może pomarańczowe w takim razie. Dobrze! Tak? Okej, okay, no jakiś cytrusowy właśnie, dobra, jest. Dobra, masz. No to lecimy dalej, to powinno ci się udać zgadnąć. Przed nami kolejny lód, który teoretycznie nie powinien ci, Kasiu, sprawić problemu. Dobrze. Muszę sprawdzić wielkość. Aha! Bo po kształcie wiem. No, o, nie? Bardzo możliwe. No to świderek, ale teraz uwaga. Obstawiam, że to jest czerwony? Dokładnie tak! To jest czerwony. Oj, Kasia chyba będzie tutaj... Pomarańczowy wiem jak mniej więcej... Kasia, już wygrałaś najwięcej w sumie. Tak? A, ale mam dla ciebie... Ja, no niemożliwe, chłopie. Mam dla ciebie niesamowite informacje, bo wybrałaś numer 17, pod którym jest niesamowity lód, a przy nim jest przepieprzone pieniądze są na nim, ale jest przepieprzone ciężkie do zgadnięcia. Ale to za chwilkę. Dobra, dawaj. Jego zostawiam sobie na koniec, bo teraz wlatuje taki oto lodzik. Dosyć prosty. Może to, co teraz robię, może być istotne. Przy rozpoznawaniu, co to za lód. Dawaj, proszę. Lodzika. Lodzik, kolejny. Ej, czwarty. Ja nie mogę dotykać, co? Żeby nie było, że tu oszukuję. Nie, no możesz, jakby ja nie zabroniłem, mógł każdy to robić, a. Aha, tak? Że tam niektórzy robili, niektórzy nie. Nikt na to nigdy nie wpada. No właśnie, nikt na to nie wpada, to przecież co można. To takie suche. No bardzo charakterystyczne. Robię jak rożek. Znam ten smak. Ja też. Kojarzy mi się z dołu od rożka, ale jest jakiś dziwny, to obciąłeś chyba, nie wiem. Nie, no to jest rożek. Dobrze, tylko teraz musisz zgadnąć niestety smak.
Właśnie każdy z tych rożków ma inny środek i to jest niesamowite. I po tych środkach, ja na przykład znam każdy środek w tym rożku, bo ja jem tylko rożki praktycznie. Uwielbiam rożki. Ja potrafię po środku rożka rozpoznać, jaki to jest smak po samym środku. Śmietankowy. Miałem. Nie mam powiedzieć, co to jest. Dobrze, śmietankowy, tak. Dobra. Ale leci, dobra. Ostatnie lód przed tobą. Ja się zagłębiałam tutaj w jakieś te topi właśnie, brałam pod uwagę, bo wanilię też chciałam wyczuć, ale jednak to nie była wanilia. Dobra. Jakby z jakiej serii on jest? Bo on jest jakby, jak masz kolaborację na przykład, nie wiem, Nights of White'a, nie? No. To lody też mają swoje kolaboracje. To jest kolaboracja z bajką, akurat tam odpowiedź dawałem każdemu, że to jest jakby... A to ja już wiem, co to jest, ale pokaż. Ja chyba wiem, co to jest i to jadłam ostatnio. Dobra, no możesz sobie skosztować, spróbować, generalnie jest to, tak jak powiedziałem, kolaboracja z pewną bajką, lodzik z pewną bajką i tu chodzi o to, żeby powiedzieć, jaki to jest lodzik z jaką bajką, powiedzmy, o. Bo sam smak jakby... Ja znam jedne lody i to było z kolaboracją z SpongeBobem. To jest to, czy nie? Musisz zastanowić i powiedzieć ostateczną decyzję. Może jakiś psi patrol? Hehe. Nie wiem, czekaj. Strzały czasami są dobre, nie? Znaczy nie, nic nie mówię, nie. Nic nie mówię. To SpongeBob. Nie chciałbym cię źle naprowadzić, tylko... Nie, no i tak nic innego nie wiem. Czyli? SpongeBob. Niestety nie. Nie? Psi patrol. Ale zdaje mi opaskę. A nie. Psi patrol? Tak. Nie. No, ja już tak się skupiałem za głową, myślę sobie, ja! Ale wiesz dlaczego psi patrol? Bo to jest jedna z tych bajek, która jest teraz bardzo, bardzo popularna, więc mi od razu przyszła do... No to dlatego. Jest jakaś świetność. No niestety. Ale no masz... za 5 stów? No. No nie! Ale masz tak 100, 200, 225. No to jest najwyżej w sumie, 150 miała werka. Nie no, psi patrol mnie pokonał. No, ale ja tak stwierdziłem, nikt tego nie zgadnie, nie ma po prostu szans, nie? Dobra. No nie, ale teraz mam ból dupy o tym psi patrol, no. Ale Kasia, jak ty będziesz... A miałam też korel ze SpongeBobem, czy nie? Kolaboracja. Chyba były. Chyba też. Może kiedyś były. Bo mi się kojarzy na tych tabliczkach, że... Ale jak powiedziałeś, że psi patrol, to ja myślę, dobra, no, to masz 25 zł masz za to, że jednak tak jestem gdzieś tam miałaś ból. No to co? Wybierasz od 1 do 17. Słyszałam, że każdy brał 1 i 17, jak tutaj przychodziłam, tak. Więc ja będę wyjątkiem i powiem 2. O kurde, dobra. To jest bardzo fajnie. Okej, 2. 12. 12. O, bardzo fajnie, bo tego nikt nie miał, więc to będzie ciekawe. 8. 8. No to może niech będzie 15. Dobra. I 16. I 16, dobra. Tu jest łyżka. Uważaj, bo kapie, był trochę ten. Musisz, a to już jest jakby na tej łyżce? Tak, lodzik jest na łyżce. Okej, okay. Więc to jest na pewno wodny jakiś lód. Nie jest to lód ekipy. Kurde, ja szczerze mówiąc wolę lody takie mleczne bardziej niż wodne. Ale jest pomarańczowy i pomarańczowy... Wodny lód mi się kojarzy z tym solo. No. Czy to to? Solo tak, ale tak jak w przypadku Kasi... Truskawkowy. Ostateczna? Tak, truskawkowy. Solo truskawkowy, dobrze. No. Solo truskawkowy jest... Faktycznie ten, ale na początku miałam takie, wiesz, w głowie, że to pomarańcza. Dopiero jak wyraziłeś jakąś niepewność, no to poczułam tą truskawkę faktycznie. Kurczę, właśnie ja mam problem z wyrażeniem niepewności, bo jak jest jakąś listę, to za wielką sobie odpowiadać. Kolejny lodzik. No, myślę, że prosty. Na łyżce jest lodzik. Nie. Jezu, co da. Ale dobry. Ale zimno. Możliwe, że nie jadłam tego loda nigdy. Ale wydaje mi się, że wiem, który to może być. Ale mogłaś nie jeść, no. Ale chyba go nie jadłam. Ja na przykład... Ale kojarzę jakby z... Jakby, jak go teraz jem, to mam wyobrażenie jego wyglądu. I mi się wydaje, czy to jest ten lemonade? Tak! Tak? To jest ten. Dobra. Jeżeli chodzi o te lody, które my mamy, to akurat lemonade'a nigdy nie miałam okazji spróbować, ale widziałam, jak on wygląda, nie? I tak miałam taki kwaśny posmak tego środka i czułam tą czekoladę taką kolorową. O kurde. Dobra, przed tobą, uwaga, masz taczuszkę, na taczuszce jest kawałek loda, no. A jak mam go? Musisz znaleźć. Możesz sobie go palcami tak znaleźć i wziąć. Okej, okay. O, co to jest? Wszyscy znają. Czy to kostka śnieżna? Tak jest! Kostka śnieżna. Szybko poszło, pięknie. Kolejna propozycja. To jest grant jagodowy. Brawo! O, nice! Mega go lubię. No to widzisz, bo właśnie on jest troszeczkę... Odkorzyłam u siebie na odcinku. On jest troszeczkę trudny. Ale właśnie jest taki nietypowy, tak, no. Jakby dla mnie. Dobra, z racji, że nie mamy tego tej dwójki, więc możesz albo zmienić sobie smak tej dwójki, albo zmienić sobie totalnie jak, na jakiego innego chcesz. Co no, zmienić smak. Dobra, no to zmienimy smak. Ja tu mam na przykład taki. Myślę, że to będzie odpowiedni wybór dla siebie. Co to tam piłujesz? Jest na łyżeczce. Mhm. O, czekaj, tu czuję wafelka? Żebyś miała, wiesz, wszystkie walory smakowe, które pojawiają się w tym lodzie. To jest rożek.
Jaki smak? Czekoladowy. Dobrze. Wszystko, komplet. Komplet. Gratulacje. Słuchaj, masz 250, 300. Będzie do skarbonki. Tu jest stówka, bo tak rozkminiałem, że to wziąć, ale to jest stówka. Dobra. Tym dziękuję. Sposobem spłukałem się z całego siana, zostało 50 zł. Ale wszyscy... No, Marta, wszystkie. Czas na mnie, zobaczymy, czy jestem kozakiem, czy nie. Jak nie odgadnę, to będę lamusem, bo ja to przygotowywałem, więc teoretycznie powinienem odgadnąć. Mhm. Jagodę. Wydaje mi się, że jest to grant jagodowy bez polewy. Bardzo dobrze, Krzysiu. Specyficzny smak, tylko w czym on był? Wydaje mi się, że jest to lód rożek śmietankowy bez wafelka z tym większością z tego środka w środku. Niestety nie, ale dam ci drugą szansę. No, znam ten smak. Dobra, rożek czekoladowy. Nie. No to czekaj, grant czekoladowy. Nie. No to nie wiem. Daję ci tego samego loda po raz trzeci, Krzychu. No nie możliwe, że ten sam. Wiesz, nie wiesz? Nie wiem, podaj się. To, Krzysiu, są lody koktajlowe. O kurde! No. Dokładniej krówka kukułka. Tak, to żeś mnie zaskoczył, bo dzisiaj nie było tego lada w ogóle, ja go nigdy też nie jadłem, więc jakby, ale czuję smak. Oddawaj widelczyk, dostajesz nowy widelczyk. Czuję smak jakby. Na widelczyku masz loda, żeś nie spadł, uważaj. Solo pomarańcza. Nie. Dobra, nie solo, tylko świderek pomarańczowy. Bardzo dobrze, to była sama polewa ze świderka. Dobra, Krzysiu, daję ci kolejnego. Czekoladowa polewa w środku. W środku jadł śmietanka. Grand Classic. Bardzo dobrze. Teraz daję ci ostatniego loda. No. I wierz mi, że cię zaskoczę. Dobra. Nawet się tego nie spodziewasz. Nie masz szans, żebyś się spodziewał tego, co za chwilę dostaniesz. Okej. Proszę bardzo, na widelcu. Na zewnątrz taka chropowata polewa. To jest Grand Alamont. Oje, miałeś go w lodówce, a nie było go w konkurencji w odcinku. Poznałem, bo orzech. Dobry jestem. O, chłopie. Doszliśmy do finału dzisiejszego odcinka. Jak widzieliście, niektórym szło lepiej, niektórym gorzej, ale myślę, że poziom jest naprawdę wysoki, bo faktycznie zgadywanie lodów poprzez jakby sam ich smak, nie widząc ich, jest o wiele, wiele, wiele bardziej trudniejsze niż takie tradycyjne zgadywanie. Także wielki szacunek dla uczestników. No ale też wydałem troszeczkę sianka, no chyba mi z 900 dzisiaj znikło. Ale warto było. Wszystkie lodziki są naprawdę pyszne. Ja chyba jestem największym fanem... Czego jestem największym fanem? No tak jak mówię, rożków wiem najwięcej. Rożki są totalnym sztosem. Ostatnio bardzo dużo śnieżnych kostek wpierdzielam. Lubię też te lemoniadowe, chociaż ostatnio już troszeczkę mniej ich jem. Ale jestem fanem solo. Niestety solo w lodówce naszych nie ma, ale dobrze, że ja kupiłem kilka, jeszcze kilka jest na dole, no więc będę sobie teraz jadł solo. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli chcecie taki więcej, zostawiać łapy w górę, subskrypcję, jak już mówiłem. O subskrypcji też powiedziałem, ale jak jeszcze tej nie zostawiliście, to ją zostawcie. Napiszcie jakiś fajny komentarz. Napiszcie w komentarzu, które lody Coral smakują wam najbardziej i które jecie najczęściej. No i co, moi drodzy, żegnam się z wami. Zapraszam już w tym momencie do kolejnego odcineczka, który pojawi się pewnie za kilka dni i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Siemanko!